21 października 2017 roku odbędą się wybory samorządowe. Odbędzie się głosowanie w godzinach od 7 do 21. Proszę do lokalu wyborczego zabrać ze sobą dowód osobisty, gdyż w przeciwnym wypadku komisja może nie wydać Państwu kart do głosowania. Zasady głosowania w najbliższych wyborach. Każdy, kto przyjdzie do lokalu wyborczego, otrzyma 4 karty do głosowania. Jedną kartę w głosowaniu na burmistrza Brzeska, jedną kartę w głosowaniu do Rady Miejskiej, jedną kartę w głosowaniu do Rady Powiatu, jedną kartę do sejmiku województwa. Na każdej karcie należy zaznaczyć jedną osobę, zaznaczając obok niej znak X. Gdyby się zdarzyło, że ktoś zaznaczy 2 X na jednej karcie, to wtedy komisja będzie sprawdzać, czy te X zostały zaznaczone na jednej liście, czy na różnych listach. Jeżeli na jednej liście, to taki głos będzie ważny, ale oddany tylko dla tego kandydata, który ma wyższe miejsce na liście. Natomiast jeżeli będą te głosy oddane na dwie różne listy, to taki głos będzie nieważny. Nie będzie w tym roku książeczek, także każda rada będzie wybierana na jednej kartce. Równocześnie komisja, która będzie do spraw przeprowadzenia głosowania, ona o 21 zakończy swoją pracę, zaaplombuje urny do głosowania i przekaże dalszą pracę kolejnej komisji, która ustali wyniki głosowania. Na terenie gminy Brzesko mamy 4 okręgi wyborcze. Okręg nr 1 składa się z 3 osiedli, to jest osiedla Kopalny Jagieły, Kościuszki Ogrodowa i osiedle Okocimskie. Okręg nr 2 składa się z 4 osiedli, to jest osiedle Brzezowieckie, osiedle Słotwina, osiedle Stare Miasto i osiedle Zielonka. Okręg nr 3 składa się z 3 sołectw, to jest sołectwo Okocim, Poręba Spytkowska i Jadowniki. Okręg nr 4 składa się z 6 sołectw, to jest sołectwo Jasień, sołectwo Mokrzyska, sołectwo Bucze, Sterkowiec, Szczepanów i Wokowice. W okręgu nr 4 wybieranych jest 6 radnych, natomiast w pozostałych okręgach wybieranych jest po 5 radnych. W wyborach do Rady Powiatu mieszkańcy gminy Brzesko głosują w okręgu nr 1. Na ten okręg składa się gmina Brzesko. W wyborach na burmistrza Brzeska wybierzemy swojego faworyta spośród 4 kandydatów. Gdyby żaden z nich nie uzyskał 50% ważnie oddanych głosów, 4 listopada odbędzie się druga tura, na której będziemy głosować na 2 kandydatów.